Cześć, tu Bartek z Leparamy. Chciałem się z Wami pogadać o teoretycznie pancernym głupkoodpornym telefonie, jakim jest Blackview PV6000. Zapraszam. Wszyscy w internecie twierdzą, że ten telefon jest głupkoodporny, że jest to pancerny telefon, którego no, nie ma jak uszkodzić. Z tym, że muszę się z tym nie zgodzić, ponieważ gdy dzwonię do kogoś przez sieć komórkową, ta osoba twierdzi, że bardzo źle, niewyraźnie mnie słychać. Może tutaj się nagram i pokażę Wam, że teraz nie ma żadnego problemu, ale podczas połączenia GSM, czy jakoś tak to się nazywa, telefon ma jakąś wadę, coś jest w tym stylu, że słychać jakieś buczenie, czy coś w tym stylu. Posłuchajmy, jak się nagrało. Pokażę Wam, że teraz nie ma żadnego problemu, ale podczas połączenia GSM, czy jakoś tak to się nazywa, telefon ma jakąś wadę. Coś jest w tym stylu, że słychać jakieś buczenie, czy coś w tym stylu. Posłuchajmy, jak się nagrało. Także tutaj teraz nie ma żadnego problemu z dźwiękiem, ale tak jak mówię, podczas rozmowy telefonicznej druga osoba, do której telefonuję, twierdzi, że mnie źle słychać. Telefon ten używam już parę miesięcy i no muszę powiedzieć, że jako tako działa, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jak to tam, ile tam rdzeni, tego wszystko, bo to wszystko w internecie jest, bez sensu znowu to powtarzać, kopiować. Ten film nagrywam tylko dlatego, że chciałem się z Wami podzielić i właśnie tymi mankamentami, które ten telefon posiada. Więc po pierwsze, mikrofon, który znajduje się tutaj, myślę, że nagrywa dobrze, tylko problem jest właśnie z tą przesyłem tej rozmowy do drugiej osoby, do której telefonuję. Drugim problemem, jaki znalazłem w tym telefonie, który trochę mnie zmartwił, ale jednak nadal go mogę używać w pełni sprawnym, to tutaj ta etykietka. Tutaj był numer IMEI dla karty numer 1 i dla karty numer 2. To po prostu przestało, po prostu się zmazało. To było jakoś nadrukowane na jakiejś folijce i to po prostu znikło. Nie ma IMEI. Pod klapką nigdzie tego nie ma. Jedyną opcją to użyć jakiejś aplikacji, która kopiuje IMEI i sobie gdzieś to na maila, gdzieś to sobie przechowywać w bezpiecznym miejscu. Trzecim problemem, jaki miałem, był głośnik tylny. Tutaj jest taka siateczka. Myślę, że to dobrze widać. Chwila, ostrość ustawię. A tu jest taka siateczka, to jest taki plasticzek. I tam w środku widać, teraz akurat jest folia, ale normalnie tam widać głośnik. Głośnik jest foliowy, taki zwykły. W czym był problem? No, ponieważ pracuję w różnych środowiskach, gdzie nieraz jest pełno jakichś opiłków z metalu, te opiłki dostały się do głośnika i zablokowały membranę, powodując to, że głośnik w ogóle przestał działać. Nie było w ogóle słychać, czy jakieś muzyki, czy jakieś odtwarzania, nawet dzwonku, bo przez ten głośnik idzie przecież dzwonek. Nie było słychać, że ktoś dzwoni w ogóle. Gdyby nie wibrował, nie miałbym pojęcia. I gdyby nie było widać na ekranie, to nie miałbym pojęcia, że ktoś do mnie dzwoni. Jak to usunąłem? Musiałem ściągnąć obudowę, rozebrać go do rosołu i wyciągnąć głośnik, odkleić go od obudowy, bo tam jest zaklejony, żeby było wodoodporne. Musiałem go wydostać i wyczyścić wszystkie te opiłki, które na nim usiadły, że tak powiem. Z innych wad, gdy nie ma internetu, to nie jest jakaś wielka wada. Gdy nie ma internetu, gdy on jest włączony, ale gdy nie ma sieci, to Facebook na przykład potrafi się zawiesić. Telefon pokazuje, że aplikacja nie odpowiada i po prostu zamknąć ją lub czekać. Ale to jest taki mały mankament, który myślę nie powoduje jakichś większych problemów. Bateria trzyma jakieś 2 dni, więc nie jest to problem. Bateria jest bardzo ok. No, jakieś rysy, no to akurat telefon jest teraz opalcowany, jak normalny telefon przy normalnym użytkowaniu, ale tutaj na tym ekranie jest oryginalnie naklejona folia, która jest delikatnie porysowana. Tego raczej tutaj no, widać na środku. Tu. To są takie ryski malutkie, od jakichś kluczy, czy jakiegoś tam właśnie skrawku, jakiegoś aluminium, czy stali, co zarysowało po prostu ten ekran.
Nie sprawdzają, czy jest wodoodporny. No tak jak mówię, jeśli wpadnie do wody i faktycznie jest wodoodporny, to jest fajnie, ale no, nie będę specjalnie sprawdzał, czy jest to wodoodporne, szokoodporne i tak dalej. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś inne problemy z waszym telefonem, chętnie sprawdzę na swoim, czy taka opcja również występuje. Kolejnym problemem jest to, że przy tych zaślepkach, tu jest akurat na jakąś słuchawki, ten mini banan, on tam nie pasuje. Taki mini, który mamy przy normalnych słuchawkach, nie dedykowanych do tego modelu, ich się nie da włożyć, nie da się wpiąć do końca. Trzeba używać tych specjalnych słuchawek, które razem z telefonem przyszły. No ale co w momencie, gdy one się nam zepsują, prawda? No, myślę, że jest tu opcją, gdybyśmy rozwiercili, poszerzyli ten otwór, z tym, że znowu ta zaślepka nie będzie sprawiała, nie będzie działała tak, jak powinna, nie będzie tego zaślepiać tak, jak powinna. Tutaj pomiędzy ścianami jest za mało miejsca, aby normalna wtyczka weszła do końca, żeby normalnie było słychać. To samo dzieje się z ładowarką. Tu jest normalna wtyczka, tak jak w wszystkich smartfonach używamy. Z tym, że jest tu znowu bardzo mało miejsca z dołu, może tak to pokażę, z dołu i z góry. Pasuje tutaj jedynie kabel od tego telefonu. Żaden inny nie jest na tyle długi, żeby tam dojść do samego końca i prawidłowo ładować telefon. Co jeszcze? To było na tyle z mojego tak zwanej recenzji, takiej małej recenzji, którą chciałem Wam przedstawić, jakie problemy mam z tym telefonem. Może podzielicie się własnymi i dojdziemy do wniosku, że ten telefon faktycznie nie jest idealny, nie jest taki faktycznie taki ciężki robot. Wiecie, jak to nieraz faceci mają, że telefon nie tapla się w jakimś błocie, w jakimś cemencie, w jakiejś świrze, że leży gdzieś na maszynie, oczapany smarem czy czymś w stylu, czy czymś w tym rodzaju. Bardzo chętnie się dowiem, jakie macie spostrzeżenia do tego telefonu, jeśli go używacie. No, także dziękuję, pozdrawiam i wiadomo, jeśli ten telefon, nie telefon, jeśli ten filmik się Wam podobał, dajcie kciuk w górę. Jeśli była to kompletna lipa, dajcie kciuk w dół, abym wiedział, że muszę coś poprawić, czy też w ogóle się wylogować z YouTube'a. Pozdrawiam, cześć.